Czy wiesz, że w Red Dead Redemption 2 w różnych częściach mapy możesz znaleźć rozbite maszyny latające? Z napisów znajdujących się na skrzydłach maszyn możesz dowiedzieć się, że te należały do niejakiego Charlesa Kineara, którego możesz spotkać w RDR 1. Charles był wynalazcą i próbował stworzyć maszynę latającą. Niestety nigdy tego nie dokonał, bo podczas jednego z lotów rozbił się i zginął na miejscu. Wiedziałeś o tym? Obserwuj po więcej.